Chińscy turyści, rodzina wyrzucona z samolotu, odmówili zapięcia pasów. Tak, to kolejny wybryk chińskich turystów, którzy wymyślają coraz to nowsze sposoby na uprzykrzenie życia wszystkim dookoła. Lot ze stolicy Tajlandii, Bangkoku został opóźniony o 45 minut po tym, jak trzyosobowa rodzina wdała się w kłótnię z obsługą samolotu, a potem z innymi pasażerami. Trzyletni syn nie chciał siedzieć w siedzeniu pasażera i gdy stewardessa poprosiła matkę, by ten zszedł z jej kolan i zapiął pasy, ojciec wkroczył do akcji oskarżając obsługę samolotu o znęcanie się nad jego rodziną. Po chwili kilku pasażerów wyraziło swoje niezadowolenie i wtedy ojciec zaczął im grozić. W końcu na miejscu pojawiła się policja i zabrała rodzinę z samolotu. Na lotnisku, w oczekiwaniu na kolejny lot, przeprowadzono z rodziną prywatną lekcję instruktażową dotyczącą bezpieczeństwa w samolocie. Thai Airways mówią, że często dzieci nie chcą zapinać pasów, i wtedy obsługa oferuje coś słodkiego w nagrodę za współpracę. Jednak tego typu zachęta musi być poparta współpracą z rodzicami. Cóż, w przypadku dumnych z niczego Chińczyków, nawet najbardziej pokojowe metody zdają się zawodzić.